Na dole zrozumiem. O, super, dobra. Kochani, dzisiaj jest bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ moim gościem jest Małgosia Włodarczyk, cudowna istota i uwaga, którą dane mi było poznać przy Toju. Taka ciekawa historia, że obie byłyśmy na Lado Dei pierwszej edycji na zaproszenie właśnie głównie Michela z VTV i na drugi dzień o poranku, jak to się śpi w namiocie i też idzie się spać bardzo późno w takich okolicznościach, takie lekko zblazowane, weszłyśmy do Toitoja, w tym samym czasie czasnęły drzwi, wyszłyśmy w tym samym czasie czasnęły drzwi, spojrzałyśmy na siebie i wiedziałyśmy już, że po prostu się odnalazłyśmy. I dzisiejsze spotkanie dotyczy naszej przygody wspólnej już z firmą Apelgoła, przede wszystkim z działaniem drażetek, bo o to tutaj chodzi. Gosiaczku, opowiedz nam swoją historię, jak to się wszystko zadziało, jak trafiły właśnie do ciebie drażetki i przede wszystkim, co się dla ciebie wydarzyło, bo to, co się wydarzyło, jest naprawdę mocne i myślę, że do wielu ludzi dotrze. Z czym mamy do czynienia, mówiąc o drażetkach, skoro dzieją się takie rzeczy? Oddaję Tobie głos, kochani. Witam Cię, Alunia, serdecznie i witam Was wszystkich. Kochani, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Słychać mnie dobrze. To powiem tak króciutko. Też mi jest bardzo, bardzo miło. Jestem wdzięczna ogromnie za naszą znajomość. Powiem króciutko, jestem naturoterapeutą, bioenergoterapeutą i konsultantem kronika kaszy. Ale jak wiemy, wszyscy składamy się z ciała, duszy i umysłu. I moją ogromną intencją, jadąc na Lado Dei, było, żeby przyszło do mnie coś, co mnie uzdrowi, wyleczy po, no, wiemy czym to ma dzisiaj miejsce po COVID-zie, bo oczywiście nie brałam tego, też wiemy o czym mówimy. I właśnie w zeszłym roku o tej porze, słuchajcie, pochorowałam się bardzo, dokładnie 17 listopada leżałam 2 tygodnie z wysoką gorączką. Miałam powikłania, głównie układ krążenia i serduszko. Oczywiście moja droga z naturoterapią jest już długa, długa i używałam wielu suplementów, nadal używam, też się wychowałam na sporcie wyczynowym, także zdrowie i No świadomość pochwal się, zdrowia była wynikiem. poczekaj, pochwal się w sporcie wyczynowym, ale dodaj proszę swoje osiągnięcia. Dlaczego? Uprawiałam lekkoatletykę 7 lat, a potem skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego. Natomiast widać mnie, moi drodzy, bo nie wiem, czy to tu się nie zakłóciło, Wszystko jest Alunia. dobrze, wszystko jest dobrze, kochani. Dobrze, słuchajcie. No i tak uprawiając sport wyczynowy, bardzo wysoko podniosła mi się świadomość, no bo żeby uprawiać sport, musimy być tak zwanego genialnego zdrowia, najwyższej jakości. Także już byłam wprowadzana, co to jest odżywianie, co to jest wizualizacja twórcza. Z wizualizacji twórczej napisałam pracę na naturoterapii, natomiast świadomość odżywiania i tego, czym się odżywia organizm. Byłam już bliska właśnie od dziecka, bo od 15 roku życia zaczęłam jeździć na obozy, później na obozy kadry. No ale wiecie, jak to bywa w sporcie wyczynowym, nie wszystko, co jest w nadmiarze, jest dla nas zdrowe. Wszystko, co jest w równowadze, jest nam potrzebne i jest najlepsze. I czasami z tej równowagi wypadamy. I właśnie ja wypadłam z tej równowagi w 2012 roku, zachorowałam też mocno na stawy. No i oczywiście odrzuciłam jakby sterydy, ciężkie leki, zaczęłam moją drogę z naturoterapią i powiem Wam, wydawało mi się, że mam już dużą wiedzę na temat suplementów, dużą, no ale jednak serduszko dalej nie działało tak, jak powinno. Puls był wysoki nawet do 130 w spoczynku, pojawiła się trachykardia. No i mówię, Boże, co tu zrobić, żeby znowu się napić dobrej kawy parzonej. No i właśnie prosiłam taką intencję, żeby na festiwalu przyszło do mnie coś, co mnie od strony też fizycznej wzmocni, bo ta duchowa się rozwija też bardzo mocno ostatnio i bardzo szybko dzięki właśnie kronikom Akaszy. No i właśnie Elunia się pojawiła z taką dziecięcą, piękną, bezwarunkową energią, co mnie bardzo przyciągnęło do ciebie. No i pojawiły się drażetki.
No i słuchajcie, w końcu coś, co jest dobre, bo z reguły z tych naturalnych rzeczy, wszystko co robię w domu, to wszyscy mówią, ble, jakie to niedobre, jakie to kwaśne, jakie to gorzkie. No i ja mówię, Boże, niemożliwe, coś dobrego, coś dobrego, co jest nie tylko dobre w efekcie, ale dobre w smaku. No i ja oczywiście od razu lądrynkom zaufałam, zaczęłam je brać. W pierwszych dniach dostałam mocne wysypki po MLS-ie. Zaczęłam drapać praktycznie całe ciało, ale wiedziałam, ufałam, wiedziałam, że to są pasożyty, grzyby, wirusy, które wychodzą. I na, powiem Wam, cieszyłam, że taką miałam reakcję, bo to znaczy, że działa. Oczywiście nadszedł potem Alta i nie wiem, jak się słuchajcie, to zadziało, ale nagle po tygodniu czasu ja patrzę na mój pulsometr z rana, a ja mam już tętno 72 puls, czyli prawidłowy, nie 90 parę. I nagle zaczęłam popijać tą swoją pyszną kawę, dosyć mocną, robioną przez Ireczka. No i zadziałało. Pyszna kawka potwierdzam, miałam przyjemność z wami wypić u was w pięknym domku. No właśnie, Elunia, i ciężko jest powiedzieć właśnie, nie powiedzieć tutaj właśnie o drażetkach i landrynkach, bo no ja jestem nimi zachwycona i mogę powiedzieć, że w mojej suplementacji naprawdę w tej chwili są na pierwszym miejscu. Bo jak tylko troszeczkę gdzieś mi odporność spada, od razu biorę stopera, od razu biorę MLS-a lub Alta. No i dla mnie jest w tej chwili na pierwszym miejscu, także jestem ogromnie wdzięczna, bo jak mam być niewdzięczna, jeżeli poszłam do kardiologa, a kardiolog zrobił USG, EKG serduszka i mówi, no ładnie mówi, muszę pani powiedzieć niestety, ale nie do zobaczenia, mówi, pięknie wszystko działa, pięknie wszystko funkcjonuje. Gratuluję pani, że też pani naturalnie do tego doszła, bo on wiedział, że ja leków nie brałam, tych co mi przepisał, bo chyba wiedział, bardzo też jestem wdzięczna za tego lekarza, że jestem świadoma i wcale mnie w tej drodze nie hamował. Pięknie, jejku, piękne prowadzenie z każdej strony, Gosieńko. Z każdej strony piękne prowadzenie. A słuchaj, jeszcze zapytam, jaki to był okres czasu, bo rozumiem, że ja pamiętam naszą początek historii, bo wiesz, jest tylu ludzi, że nie każdego pamiętam początek drogi, ale ja właśnie pamiętam, że ty brałaś miesiąc MLS i AD, który w sumie jest na pasożyty, na oczyszczenie krwi, to wiemy, i na pobudzenie limfy, tak i oczyszczenie. Bodajże to było chyba, że miesiąc, że nawet nie zdążyłaś sięgnąć po drażetkę hard stricte na serce, a to się już błada. Tak? Dobrze zapamiętałam? Dokładnie, nie zdążyłam właśnie, właściwie do dzisiaj nie zdążyłam, ale troszeczkę się wspomagałam NRM-em, bo też chyba chciałam ciszyć narządy, bo chyba po tym właśnie, po COVID-zie chyba cały organizm ogólnie był rozregulowany, ale gdzieś tam potrzebowały te narządy widocznie te wsparcia, tak to poczułam. Wzięłam troszeczkę też GTS-a, on też działa antymiażdżycowo. I tak, miesiąc brałam MLS-Alta, nawet powiem więcej, po 2 tygodniach zaczęłam pić mocną kawę i poczułam się naprawdę dobrze. Poczułam się dobrze, że mogę większy wysiłek odbywać. No w tej chwili to już biegam, tańczę, skaczę, co chcę, to robię praktycznie. No to też jest oczywiście wskazane przy układzie krążenia, ale w takich bardzo małych ilościach, a ja w tej chwili po prostu mogę zrobić normalny trening wysiłkowy, jeżeli mam na to ochotę, tak? A wtedy, słuchajcie, moje dzieci się trzęsły, jak widziały mnie spacerującą, bo każdy krok do przodu był krokiem zawahania się, tak? Był taka polaryzacja była z serduszkiem i tak mu było ciężko pracować, że no powiem Wam, nie było fajne to, tak, nie było to fajne, bo faktycznie no nie dziwię się, jak niektórzy ludzie mówią, albo nawet niektórych osoby najbliższe odeszły, no bo układ krążenia jest też chorobą, gdzie chyba, nie wiem, jedna z większej części populacji odchodzi właśnie na choroby układu krążenia. Także słuchajcie, serduszko, no mało jest w tej chwili takich naprawdę dobrych leków na to, tak? Bo gdzieś na Dobrze, wątrobie. Gosiu, a poczekaj, a teraz właśnie, jak już jesteśmy w tym punkcie, to
Bardzo mnie też interesuje, bo siłą rzeczy spotykamy się, ale jak się spotykamy, to rozmawiamy na inne tematy, bo przecież nie można w kółko gadać o drżetkach. Dlatego jestem bardzo ciekawa Twojej takiej perspektywy postrzegania właściwości wielowymiarowego działania, ponieważ prowadzisz kroniki Akaszy. Każdy, kto wie, co to są kroniki Akaszy, wie, że to jest przede wszystkim stały kontakt ze źródłem, tak? Więc w chwili, kiedy mam ten wielki dar spotkania takiej istoty jak ciebie, która wiadomo, że ma w pełni otwarte serce i ducha, to ona też w sposób inny może nam opowiedzieć o drżetkach. Jakbyś opowiedziała o nich właśnie z tej takiej perspektywy i też swojego ogromnego doświadczenia i podróży, która wznosi po prostu. Nie da się tego prościej nazwać, jak tylko tak, że słuchajcie, jeżeli jesteście gotowi i chcecie żyć z otwartym sercem, to czasami po prostu trzeba po prostu zaufać. A jak zaufamy, to jesteśmy prowadzeni. A jak jesteśmy prowadzeni, to wiemy, czy mamy to wziąć, czy nie. A jeżeli mamy to wziąć, to znaczy, że to jest dla nas. Drażyczki są właśnie takim czymś chyba, no taki wyższy level bym powiedziała, że wprowadzają takie coś z jednej strony tajemniczego, bo przecież to jest słodkie, to jest przezroczyste, to nie jest jakieś kwaśne, z drugiej strony jest takie ładne i chyba też takie ładne, jak czasami w kronikach jest i jak też w snach takich ładnych, prawda, że widzimy te ładne obrazy, kolory. I tutaj powiem szczerze, że właśnie no takie coś dostałam, taką informację, że to jest dla mnie i że to mogę wziąć. I dalej wiele rzeczy powiem wam nie rozumiem. Jeszcze chciałabym czasami zrozumieć, jak to niektórzy też potrzebują, a jakie są badania, a jakie są składy, a dlaczego, a tak, a na jaką chorobę, a to. Ale czasami po prostu warto po prostu odpuścić, zaufać i po prostu iść najprostszą drogą, jaka jest. Czyli tutaj właśnie przy drażetkach to najpierw oczyścić całe ciało z pazożytów, z grzybów i z wirusów, a potem zadziałać tak. No powiem też, muszę się przyznać jeszcze, że miałam dolegliwości ze spraw kobiecych, bo prawie tak już jestem w takim wieku, wiecie, dzieci są już dorosłe. I miałam takie sprawy kobiece, gdzie moja siostra czy inni na mnie krzyczą, że ty nie chodzisz do lekarza, że jak. Ale ja jestem świadoma tego, że mogę mieć zmiany jakieś w ciele i też one są, jak wyczuwam. I powiem wam też po drażeczkach, po PWR, tak? Power woman, power woman. Woman, też mi się wyregulowały dolegliwości kobiece, także nie mam jakichś tam bólów w dolnej, w prawej części tutaj dolnej. No też wiem, że na to działają, tak? Gdzie praktycznie każdej kobiecie, której robię kroniki, akaszy, sesje, może nie praktycznie każdej, ale te osoby, które gdzieś tam są już w takim wieku czy wcześniej, praktycznie wszędzie się pojawia zaciemniona część dolna, tak, ciała. Także tutaj też no musimy, ja uważam, że powinniśmy wszystko robić, żeby radzić sobie z tym naturalnymi sposobami, tak, bo wiem, że już znam osób, gdzie no już mają powycinane narządy kobiece, no a mi się wydaje, że do tego chyba zawsze jest czas, żeby z tym zdążyć i to też jest tak. Ostateczność. To już jest ten próg, gdzie po prostu są takie momenty, i dobrze, że to teraz tak naturalnie wprawdzie wypływa. Są takie momenty, kiedy drażetka już nie pomoże, kiedy organizm już tak zachwiał równowagę, że już jedynie może wspomóc, czy to ból, czy to wzmocnić delikatnie, ale są już takie progi, gdzie dusza też zadecydowała, ona chce odejść, i wtedy się nie zrobi nic, prawda? Ale a propos spraw kobiecych, najnowszy newsik. Wczoraj byłam u kosmetyczki, przykryłam je kocykiem, ale nie przykryła mi stóp i bardzo zmarzły mi stopy. Jak wróciłam do domu, zaczął boleć mnie prawy jajnik. I od razu, słuchaj, to jest to, co mówisz o intuicji. My nawet, myślę, że to, co powiem, mogę powiedzieć śmiało my. Każda osoba, z którą współpracuję, widzę, że ma dosłownie tego samego ducha w opiece się nad ludźmi.
najpiękniej jest, kiedy ta osoba dostanie możliwość, zobaczy, jakie jest spektrum drażetek i wybierze sama intuicyjnie. Jakże często to się zgadza z tym. Dlatego ja na początku, jak przyjmujemy kogoś, to wysyłamy mu materiały i prosimy, żeby intuicyjnie wybrał, i później robimy konsultacje. I teraz też intuicyjnie mi wyskakuje często, jak coś się pojawia w moim ciele, bo przecież cały czas się komunikujemy z bardzo wieloma różnymi obecnie energiami, gdzie mamy ten podział czasowy i gdzie widzimy, co się dzieje w tej warstwie gęstej 3D i jak pięknie jest w warstwie 5G. Natomiast takie osoby jak ja nadal czuję takie powołanie, żeby schodzić i stąd, jak gdyby ludzi, którzy chcą, kiedy już zobaczyli, odkryła się przed nimi iluzja tego, co się zadziało w ostatnich 3 latach, to ja znowu stoję na tej krawędzi i czuję takie powołanie, że właśnie tym ludziom bardzo bym chciała pomóc. Tym, którzy zobaczyli i teraz szukają właśnie tej pomocy, więc my jesteśmy od tego, ale właśnie o intuicji jeszcze dokończę. Ból jajnika, podchodzę do szafki, mamy rozłożone drażetki i intuicyjnie je jemy. Podeszłam do Powera, wzięłam 3 Powery, gdzieś po 2 godzinach mówię do Grzesia: słuchaj, zapomniałam w ogóle o tym jajniku, a ból był naprawdę solidny. I gdzieś tam, powiedzmy, że sprzed wielu, wielu lat ja miałam takie predyspozycje trochę do tego, więc jeszcze nigdy w moim życiu nie było tak, żeby to się odbyło w tak krótkim czasie. Z reguły bym z 2-3 dni pochodziła z tym, nie? Niesamowite. Także chciałam się podzielić, bo to żywy przykład z wczoraj. Pięknie, Lunia, cudownie. Ja natomiast chciałabym też tak przekazać, żeby też osoby, które potrzebują tej pomocy jednak, czy od dobrego terapeuty, to też, żeby się nie wahały, czy zgłosiły się do ciebie, czy do mnie, bo też wiele osób, którym otwieram kroniki, dla mnie to już łatwe, bo wiem, że się sprawdzam, wiem, że kocham to i wiem, że od dziecka to czułam i wiem, że te dary, odkąd przyjęłam właśnie na początku pandemii, poszły bardzo mocno do góry, w sensie takim, że ja je przyjęłam i jestem wdzięczna ogromnie, że mogę z tej strony duchowej pomagać innym. I jeżeli ktoś potrzebuje takiego wprowadzenia ciała w spokój, to co robisz, Elunia, w medytację, czy nawet poradę, to śmiało po prostu niech się zgłosi, czy do mnie, czy do ciebie, i my też pomożemy, bo osoby też, które prowadzę, to widzę, że dopiero gdzieś tam czasami po sesji one to wiedzą, co ja to wszystko powiedziałam, ale mają problem z wejściem w ósmą czakrę, czy wejściem w stan alfa, a jesteśmy, będąc na tej wibracji strachu, pracy, biegania, ciężko tutaj rozmawiać o intuicji, prawda? Wezmę Tak. to i Ja nawet żeby się nie dodałam. prosić o taką pomoc po prostu, bo po to też jesteśmy, tak? Żeby prowadzić i pomagać. Tak, to ja od razu to ukierunkuję. Ja, kochani, od jakiegoś czasu po prostu odeszłam od sesji. Taką mam potrzebę nieprowadzenia właśnie sesji, więc a Gosia jest, jak sami widzicie, czujecie, kto poczuje, to jak najbardziej do Gosi. U mnie się to troszeczkę przerodziło w coś innego, że bardzo duże, jakby tak jak nie zajmowałam się stricte zdrowiem, tylko duchem, ciałem, umysłem, bardzo lubiłam przekształcenia neuroplastyczne z ludźmi, pokazać zupełnie inny wymiar, gdzie oni poczuli ten wymiar, zostawali i łatwo było im wydeptać ścieżki, mając odpowiednie narzędzia. Zawsze gdzieś tam, ale zdrowie, nawet ludzie nie dzwonili do mnie, którzy mieli jakieś dolegliwości zdrowotne. A teraz jest odwrotnie, jakbym miała być w innym aspekcie siebie, rozpoznania tego właśnie zdrowotnego. I zastanawiałam się, jak to będzie, kiedy wejdę w świat chorób, ale jednak tak nie jest, bo tutaj się nie myśli o chorobie, tylko natychmiast wyświetla się to, co mogłoby przywrócić organizm do równowagi, czyli się pokazuje odpowiedź, bo człowiek już miał tyle tutaj doświadczenia i tyle pięknych feedbacków, jak chociażby twoja historia, szmer na sercu, poważna sprawa. I bardzo wysoka świadomość, i naturalny przebieg tej odnowy, a jednak nie do końca skuteczny. A tutaj się okazuje, że jest coś więcej, co powoduje, że można powiedzieć śmiało, że drażetki są po prostu z tą odpowiedzią już z innego wymiaru. O właśnie.
Są odpowiedzią Tak, z tego, co kochani, my wyjeżdżamy na wakacje. Ja się bardzo cieszę, że mam taką cudowną duszę blisko siebie. Nie tylko jako partnerkę w firmie Apelgo, bo wiemy, że to są tylko hasła ziemskie. Łączy nas zupełnie coś innego. Ja miałam takie, jak poznałam Gosienkę, to miałam taką radość i jak małe dziecko, taka mała Elka powiedziała, taką przyjaciółkę bym chciała mieć, taką dojrzałą przyjaźń bym chciała, taką siostrzaną bym chciała przeżyć. To przy tobie czułam i od razu to się rozwijało bardzo szybko, bardzo głęboko, jakby od zawsze, teraz i na zawsze coś pięknego. Także kochani, ja, ty może Gosiu, daj do siebie na miarę, jakbyś, a jeszcze tylko pochwalę, że nasze spotkanie też zaowocowało zupełnie czymś innym. Na początku Gosia wzięła od nas drażetki w barterze, ponieważ jej cudowny Irek zrobił nam piękne logo, zrobili nam cudowne wizytówki. Może ty byś powiedziała, dlaczego to jest takie wyjątkowe, na przykład skonfigurowanie przez Irka loga? Co tam jest takiego, że to będzie działało? To ja tak może króciutko, ale faktycznie Ireneusz jest dużo lepszy. On jest ekspertem Feng Shui od ponad 30 lat i Feng Shui działa oczywiście w domu, ale też działa z logiem. Logo jest skonstruowane według właśnie złotej proporcji, według tego innego wymiaru, można byłoby tak nazwać, bo przecież zobaczcie, chaos to my mamy tu na Ziemi, a w kosmosie jest piękny porządek. Piękny, złota geometria i właśnie logo jest według złotej geometrii zrobione i te firmy, które mają te loga, a są to firmy światowych marek, które, no, które po prostu korzystają z tego, to prosperują w tym porządku kosmicznym, w tym boskim DNA Elunia. I Właśnie właśnie. logo boskie, a inaczej słuchajcie, nie można byłoby sobie wyobrazić, jak takie logo, kiedy mi przypłynęło do serca hasło boskie DNA, tak to pięknie ująć. Wiem, że jest kiepska jakość, bo widzę, ale mniej więcej widzicie, jak to DNA pięknie wygląda. Także złoto w ogóle, ja jak dostałam opis tego loga, to byłam zachwycona. Ja powiem tak, że opis Irka wyedukował też mnie. Tyle było tam aspektów zawartych, znajomość kolorów, dlaczego co, coś pięknego, dlaczego jaka czcionka, wszystko takie dopieszczone. Także kochani, tak się poznaliśmy i też możemy powiedzieć śmiało, że wielu z nas jest otwartych na barter. My przechodzimy w ten nowy wymiar. Pamiętacie, jak kiedyś było? Kiedyś było tak, że jedna dała serek od kózki, inna dała chlebek, wymieniliśmy się w barterze. Teraz mamy ten współczesny barter, gdzie nie tak dawno, jak 2 dni temu odebrałam cudowną kościel z lnu, wymieniając się za drażetki. Wszędzie możemy. Możemy mechanikowi płacić drażetkami, możemy fryzjerce dać. Jak, słuchajcie, tak trzeba wydać tą kasę, a zawsze się zostawia dobrą nowinę, dobrą odpowiedź dla organizmu, piękną wibrację i tak naprawdę to jest oczywiste, skoro istniejemy na 7 poziomach naszej egzystencji, tak bardziej namacalnie, jak ciało, oddech, umysł, intelekt, pamięć, to małe ego i wyższe ja, to drażetka pomaga wprowadzić harmonię, bo przecież to jest tak, jak wrzuci się kamień do wody. To my czasami nie widzimy tych fal, które się rozchodzą do brzegu, ale one się zawsze rozchodzą do brzegu. I tu jest dokładnie tak samo, jeżeli damy ciału ogromną porcję, każda komórka dostanie tego, co miała w ogromnym deficycie. Jeżeli ona dostanie ten ładunek ujemny, który ją równoważy, to jest zdrowa komórka, która klonuje, rodzi nowe zdrowe komórki. To jeżeli to ciało dostaje takiego wsparcia, to i oddech jest spokojniejszy, bo już nie ma na przykład choroby, która zaciska płuca i jest płytki oddech, to umysł jest lżejszy, nie ma cierpienia. Można się wznieść ponad to cierpienie, które towarzyszyło mi na przykład 20 lat ból biodra. Nie ma bólu biodra, bo wyszły grzyby, nie ma stanu zapalnego. Jest tyle cudownie i to ma wpływ na naszą pamięć. Czyli jak sięgamy do pamięci, to przez to, że jesteśmy istotami zdrowymi, bardziej świadomymi tym samym, to też jak sięgamy do pamięci, to ona się, ta pamięć leczy, we wdzięczność jest utkana za każde wydarzenie. Nie ma tam już tego, gdzie jesteśmy źli na tą przeszłość, bo sami jesteśmy źli na siebie. Jak przestajemy być źli na siebie, bo to ciało już jest zdrowy, umysł zaczyna się leczyć, oddech cały czas nas pompuje, w pełni ta elektrownia się wypełnia tym powietrzem, bo jesteśmy coraz bardziej otwarci.
to wszystkie znika małe ego, nie potrzeba ni nic przykrywać, nic zakrywać, nic ubierać. Człowiek jest taki, jaki jest, kocha siebie takim, jakim jest i jak spotyka drugą osobę, to widzi tylko to, co w nim piękne, więc dzięki temu też tworzymy piękniejszy świat. Każdą taką myślą, każdym uczynkiem wobec siebie skierowanym w sposób miłosny, wyjście z progu serca, to jest prawdziwe, umiejętne, też inteligentne, na przykład odżywianie komórek. Mamy bardzo niesprzyjające na zewnątrz czasy, które jak gdyby nie mają nam umożliwić tego wzrostu właśnie poprzez obciążenie ciała. Dlatego tu jest taka odpowiedź. Jak mogę jeszcze, Elunia, jedno coś Ci Tak. powiedzieć. Właśnie powiem Wam, parę lat temu, jak poszłam do lekarza z wynikami, z RZS-em, to jeszcze było przed pandemią, czy zwał jak zwał, ale to było przed 2020 roku, poszłam do lekarza z wynikami i on mówi tak, jak to, nie ma RZS-u? Mówi, dlaczego? A ja mówię, no mówiłam panu, że sterydów nie będę brała, że mam piramidę w ogrodzie, że mam zrobione feng shui w domu, że mam zioła, które biorę, no i to wszystko robię, a to, co pan mi przepisał, to tego nie robię. I on, wiecie co, spojrzał tak na mnie i takim był szoku, też szacunek dla niego, bo wiem, że lekarze nie mogą też takich rzeczy mówić. On mówi, no proszę robić to dalej. O, zobacz. Chwała tym wszystkim też za to, bo to są też ludzie, którzy też walczą czasami o swoje zdrowie, tak? I też muszą sobie pomagać. Ja nie mówię, że też medycyna konwencjonalna jest całkiem zła, czy w ogóle ma być na pewno dla wielu ludzi jest. Chylę czoła właśnie temu lekarzowi, to rób to dalej. I to na każdym poziomie, co powiedziałaś, dla świadomości, jak wprowadzamy i gdzie mieszkamy, jak funkcjonujemy, jak oddychamy, jak się zwracamy do tego człowieka, czy z miłością, czy z inną emocją, to wszystko buduje naszą wibrację, naszą duszę i nasze istnienie. A ciało, ponieważ nasza dusza jest w ciele, to ona domaga się tego, żeby być zaopiekowana i żeby być w domu, które jest pełne miłości, radości i zdrowia, przytulenia. A kiedy będzie zdrowy, jak będzie dobrze odżywiony, jak będzie dobrze zaopiekowany. I tutaj, no, dopóki jesteśmy w ciele, to jest więc wręcz nasz obowiązek dbania o to ciało, żeby ono mogło się w dobrym miejscu wyspać, żeby ono w dobrym miejscu mogło przebywać, bo to nasze ciało odbiera i oczywiście dusza wszelkie wibracje i rezonans i żeby było dobrze odżywione, tak? Czyli ta pastylka, no rewelacja. Jeszcze ten alt, który myślę taką robotę zrobił, że pobudził tą limfę, o której wszyscy zapominamy. Tak. Jaka limfa, co to w ogóle jest? No to przecież jest jedno, no wszystko jest ważne w ciele, bo to jest ogromnie cudowna maszyna. No ale limfa, jeżeli nie jest w stanie odprowadzić złogów z ciała, to cokolwiek byśmy nie wzięli, no to i nie zostanie odprowadzona, to dalej jesteśmy w punkcie, w którym byliśmy, prawda? Tutaj właśnie ten alt uważam też świetnie, Pionier. no tak, Gusiaczku, żebyśmy cudownie. zdążyły, bo mamy koniec czasu. Podaj namiary na siebie. Jak się z tobą kontaktować? Dobrze, słuchajcie, jeżeli też, nawet jeżeli byście do Ireneusza chcieli z pytaniem jakimś dotyczącym feng shui czy logo, to najlepiej przeze mnie, bo on z reguły nie odbiera telefonów, ale też mamy zasięg bardzo słaby tutaj. I najlepiej wysłać SMS-a na mój numer telefonu, też w sprawie czy zapytań, czy ewentualnie sesji, cokolwiek, to podam numer do mnie, to jest 662-738. 868. Jeżeli bym nie odebrała, to oczywiście oddzwonię, a też można SMS-a napisać, to też będę wdzięczna za informację taką bezpośrednią. Super. No, Od razu. bardzo ułatwia też nam gdzieś tam ten kawałek drogi. Mogę Ci pokazać, że jak w sprawie drażetek, to niech każdy napisze apel o imię, nazwisko, a jak w sprawie na Tak. przykład kronik Akaszy, to też łatwiej Tobie będzie, Spoko. bo powiem Ci, że po takich wywiadach czasami jest tak wiele zgłoszeń, że już lepiej na początku, na początku to ukierunkować, uwierz mi. Dobrze.
Bardzo Ci, Gosiu, dziękuję. Cudowne spotkanie, piękny przepływ. Czuję się lekko taka pijana, upojona tą boską energią. Dziękujemy też Grzesiowi, którego tutaj nie widać, że za wiele perturbacji dzisiaj miałyśmy tutaj z połączeniem. Tak czy inaczej, co miało popłynąć, popłynęło. Jeszcze raz dziękuję i kochani, kto poczuje Małgosię, ja z otwartym sercem. Mówię, że spotkanie z Małgosią jest tym, które ma pięknie, wznosi się wibracja w obecności Małgosi, a co później dalej, to tylko jeszcze lepiej może być. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Buziaki, Dziękuję. pa. No, pa, pa, pa.